Po ciężkim dniu Bruce Miller udał się do kawiarni, aby zrelaksować się w miłej atmosferze. Mężczyzna pracował jako kardiolog w miejscowej klinice i od 5 lat mieszkał samotnie. Bruce nie lubił i nie umiał gotować, a miał już dość ciągłego smażenia jajek na bekonie. Ku zaskoczeniu młodego kardiologa, tego dnia w kawiarni było wyjątkowo mało ludzi. Naprzeciwko Bruce'a siedziały dwie młode dziewczyny, których ubrania i fragmenty rozmów wskazywały, że studiują medycynę. Dziewczyny rozmawiały z ożywieniem i od czasu do czasu, przerywając historię żartami, zaraźliwie się śmiały. Bruce spojrzał na nie z uśmiechem i zaczął jeść. Dawno, dawno temu w jego życiu królowała zabawa i beztroska. Wtedy wszystko wydawało się przewidywalne i zrozumiałe, a czasami nawet Bruce'a to nudziło. Wszystko zmieniło się pewnego deszczowego wrześniowego dnia, kiedy żona Bruce'a straciła kontrolę nad samochodem na śliskiej drodze i uległa strasznemu wypadkowi. W tym czasie młody kardiolog pełnił dyżur w klinice i nie od razu dowiedział się o tym, co się stało. Lekarz pogotowia, zakrywając oczy z poczuciem winy, poinformował, że Amanda Miller zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Ta wiadomość zszokowała Bruce'a tak bardzo, że nie był w stanie dokończyć dyżuru. Pogrzeb i wszystkie późniejsze wydarzenia przeszły jakby obok niego. Oczywiście z biegiem czasu Bruce przywykł do nowej rzeczywistości i nauczył się funkcjonować w życiu, w którym jego ukochanej żony po prostu nie było. Młody lekarz przez długi czas nie mógł związać się z inną kobietą. Wolał żyć w cichej samotności. Tego dnia Bruce wszedł do kawiarni nie po to, by bawić się, ale by zjeść coś smacznego i popić to słodką, aromatyczną herbatą. Nagle jedna z dziewcząt siedzących naprzeciwko chwyciła ją za gardło i zaczęła gorączkowo łapać oddech. Jej twarz poczerwieniała, a w oczach zamarła niewysłowiona udręka. W tym samym momencie jej przyjaciółka zbladła i zaczęła głośno krzyczeć. Pomocy! Ona się chyba zadławiła! Nikogo nie było, kto mógłby pomóc. Kelnerka nie wiedziała, co się stało i odrętwiała z przerażenia, patrząc na rozgrywający się przed jej oczami dramat. Dopiero Bruce, siedzący przy sąsiednim stoliku, zdał sobie sprawę, że najprawdopodobniej któryś ze składników dania wywołał u nieszczęsnej dziewczyny atak alergii, co z kolei spowodowało obrzęk krtani. Oczywiście dziewczyna mogła też po prostu zakrztusić się kawałkiem jedzenia, który dostał się do jej dróg oddechowych. Tak czy inaczej, Bruce nie mógł zwlekać. Podbiegając do dziewczyny, sinej z braku tlenu i bolesnych skurczów, lekarz ostrożnie położył ją na plecach i wziął ze stołu nóż. Ręce Bruce'a trzęsły się z emocji i stresu, gdy zrobił małe nacięcie na szyi duszącej się dziewczyny. W tej chwili dał się słyszeć charakterystyczny, świszczący dźwięk, który dał lekarzowi znać, że powietrze uleciało z płuc. Wciąż drżącymi rękami Bruce wyjął z kieszeni długopis, po czym szybko wyjął z niego wkład i zdjął zatyczkę. Następnie włożył długopis w nacięcie i natychmiast usłyszał inny, tym razem gwiżdżący dźwięk. Ku wielkiej uldze Bruce'a dziewczyna mogła oddychać. Ocierając pot z czoła, lekarz usiadł na krześle i próbował zapanować nad nieprzyjemnym drżeniem rąk. Bruce nie był chirurgiem i ze względu na swoją specjalizację nigdy nie przeprowadzał żadnej operacji. Przez cały czas, gdy młody lekarz ratował dziewczynę przed uduszeniem, jej przyjaciółka stała w pobliżu i płakała. Nawet teraz, gdy zagrożenie życia minęło, dziewczyna nie zadała sobie trudu, by wezwać karetkę. Na szczęście kelnerka z kawiarni okazała się być nieco mądrzejszą i zrobiła to za nią, co znacznie ułatwiło sytuację. Lekarz pogotowia, który przybył na miejsce, nie mógł nie zauważyć profesjonalizmu młodego lekarza, który swoimi zdecydowanymi działaniami uratował życie dziewczyny. Dla Bruce'a pochwała kolegi nie była pocieszeniem. Prowizoryczny zabieg, który wykonał, nie należał do przyjemnych. Co więcej, nigdy w życiu nie użył noża do celów chirurgicznych. Wieczór był jednak zrujnowany, dlatego Bruce zawołał kelnerkę, by zapłacić za swoje zamówienie. Wyobraźcie sobie zdziwienie lekarza, gdy podszedł do niego sam właściciel lokalu. Nie trzeba, jesteśmy zaszczyceni, mogąc gościć pana w naszej kawiarni. Gdyby nie pan, mielibyśmy problemy, a zdrowie klientów jest dla nas priorytetem, powiedział mężczyzna, przyciskając dłoń do piersi. W dowód wdzięczności Bruce przywołał na twarzy pozorny uśmiech, choć tak naprawdę nie uważał się za bohatera i chciał jak najszybciej zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Po powrocie do domu wziął prysznic i położył się spać.
I tak minął tydzień niepostrzeżenie. Przez cały ten czas koledzy przychodzili do Bruce'a i chwalili go za jego umiejętności i determinację. Nie zrobiłem niczego szczególnego, po prostu wykonywałem swoje obowiązki, sprzeciwiał się kardiolog, który szczerze nie rozumiał powodów, dla których poświęcano mu tak szczególną uwagę. Gdyby tylko młody lekarz wiedział, jak potoczą się jego losy w przyszłości. Rzecz w tym, że około 2 tygodnie po incydencie w kawiarni ktoś zapukał do drzwi Bruce'a Millera. Nie wiedząc, kto to może być, kardiolog otworzył drzwi i zobaczył w progu listonosza, który wręczył mu szczelnie zaklejoną kopertę z charakterystyczną urzędową pieczęcią. Dziękując listonoszowi, Bruce zamknął drzwi i ostrożnie otworzył kopertę. W środku znajdowała się kartka, całkowicie zapisana na maszynie. Rzuciwszy okiem, Bruce był w szoku. Wezwanie do sądu? Po co? To chyba jakiś błąd, powiedział lekarz sam do siebie i ponownie przestudiował tekst. Nie było mowy o żadnej pomyłce, a jego nazwisko widniało w kolumnie odbiorcy. Rozprawa sądowa miała odbyć się nazajutrz. Przez pozostały do niej czas Bruce czuł się źle. Gdy młody kardiolog doczekał się rana, poszedł do sądu, okazało się, że postawiono mu zarzut umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu studentki Catherine Stone. Bruce w pierwszej chwili nawet nie wiedział, o co właściwie go próbowano oskarżyć. Dopiero gdy z ust sędziego padło słowo kawiarnia, domyślił się, o co chodzi. Jak się okazało, Bruce'a pozwali rodzice uratowanej dziewczyny, Francis i Olivia Stone. Kobieta oskarżała kardiologa, że z jego winy Catherine Stone nie będzie mogła już śpiewać i straci szansę na karierę solistki. Nie uszkodziłem jej strun głosowych. Jako lekarz znam dobrze anatomię, proszę pani. Głos pani córki powróci, tylko to wymaga czasu, sprzeciwiał się Bruce. Powstrzymanie Francisa i Olivia Stone nie było już możliwe. Kłótliwa para tak zaatakowała Bruce'a, że sędzia był zmuszony udzielić im nagany. W odpowiedzi Olivia zarzucała wymiarowi sprawiedliwości niekompetencje i uprzedzenia wobec niej i jej córki. Para nalegała między innymi na zadośćuczynienie córce za szkody moralne, które wyrażało się w kwocie z 6 zerami. Wiadomość o tym zszokowała Bruce'a i nie od razu wiedział, co powiedzieć. Gdybym wiedział, że wszystko tak się potoczy, nic bym nie zrobił, powiedział lekarz, spuszczając wzrok. Jako że sąd uznał argumenty Olivia Stone za nieprzekonujące, wyznaczono kolejny termin rozprawy. Odetchnąwszy z ulgą, Bruce pospiesznie opuścił salę sądową, nadal jako niewinny człowiek. W drodze do domu mężczyzna myślał tylko o tym, jak podli potrafią być ludzie. Uratowałem ich córkę od śmierci. Czy tak wygląda wdzięczność? Bruce w kółko powtarzał. Młody lekarz próbował przeanalizować sytuację i decydować, co dalej. Gdy był pogrążony w bolesnych rozmyślaniach, rozległo się kolejne pukanie do drzwi jego domu. Któż jeszcze? Czy policja ma nakaz mojego aresztowania? Szalona myśl przemknęła przez głowę Bruce'a. Ku jego zdziwieniu w progu stała ładna kobieta w średnim wieku, a w jej oczach widać było łzy i rozpacz. Proszę mi wybaczyć, mam na imię Charlotte, jestem matką Catherine Stone. Muszę pilnie z panem porozmawiać, rzuciła zawstydzona kobieta, łapiąc zdezorientowany wzrok Bruce'a. Dopiero po filiżance przygotowanej przez Bruce'a herbaty, kobieta zdołała się uspokoić i przejść do celu wizyty. Mój mąż Francis po rozwodzie związał się z inną kobietą. To nie jest matka Catherine, ona jej nigdy nie kochała. Jedyne, na czym jej zależy, to pieniądze, które zamierza otrzymać w ramach rekompensaty. Bruce zdał sobie sprawę, że tak naprawdę Olivia Stone chciała jedynie wzbogacić się jego kosztem poprzez fałszywe oskarżenia. Oszustka wcale nie martwiła się losem swojej adoptowanej córki Catherine. Francis ma obsesję na punkcie gry w karty, Olivia bzika na punkcie zakupów i salonów kosmetycznych. Ostatnio mój były mąż stracił dużo pieniędzy, popadł w długi. Nie mają takich pieniędzy, więc wymyślili tę historię z Catherine. Sama bym to zgłosiła na policję, ale boję się zemsty, wyjaśniła Charlotte. A więc o to wszystko chodzi, chcą tylko pieniędzy. Cóż, wkrótce je dostaną, krzyknął Bruce, zaciskając pięści. Następnego dnia lekarz udał się na najbliższy komisariat policji i powiedział wszystko, co wiedział o Francisie i Olivia Stone. Teraz, gdy sprawa przybrała zupełnie inny obrót, dla nich stało się jasne, że Bruce był po prostu ofiarą fatalnego zbiegu okoliczności. Około miesiąca później głos Catherine powrócił, mogła śpiewać dalej jak wcześniej.
Tym samym sprytny przekręt Olivii i Francisa nie powiódł się i ostatecznie musieli publicznie przeprosić Bruce'a, któremu udało się odzyskać dobre imię. Nie tylko to czekało na przebiegłych oszustów, którzy postanowili wzbogacić się kosztem córki. Nabierając odwagi, była żona Francisa również zeznawała w sądzie, ale także zbliżyła się do Bruce'a Millera z wzajemnością. Catherine po zatwierdzeniu wyboru matki nadal śpiewała i wkrótce osiągnęła wielki sukces w tej dziedzinie. Jednocześnie dziewczyna nigdy nie zapomniała o Bruce'ie Millerze, bez pomocy którego jej życie mogłoby się zakończyć w nieciekawy sposób.